przy tym unboxingu będzie Pepsi o smaku mango. Jest taki, tutaj macie markę, jest to Pepsi, napisane, że jest o smaku mango. Skład produktu, wartość odżywczą, kod kreskowy i informacja, że produkt się przetwarza i że po wypiciu powinniśmy tą butelkę wyrzucić. Aczkolwiek tutaj są kalorie. Aczkolwiek tutaj macie daty końca świata. Wystarczy, żeby przejść do otworzenia. I nalania produktu. Teraz się prezentuje produkt nalania, teraz możemy przejść do procesowania produktu. Mam taki słodki posmak mango. Czuć Pepsi. I jakbyście pomieszali Pepsi z serem mango loco, to jest takie połączenie, według mnie. Nie mówię, że jest identyczne, ale w miarę podobne. Wystarczy tutaj macie cenę. Jest to jedyne 5,69. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów można liczyć wyrazisty smak mango. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów można liczyć to, że odbija się po wypiciu. Więc tak, teraz przejść do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje dużą, ale zasłużoną ocenę 8 na 10. I na dzisiaj to koniec i pa pa!